I takie szybkie śniadanko w marszu. Borówki zebrane wczoraj z cukrem z żabki. Kur. Kupa dziurawego piachu. Ale piękne. Jak to musi wiać. Mam drzewo. Już swoje robi. No i chyba droga przez mękę. Myślę, że będzie się ciągnęła. Mokry piach. Ale cały czas do przodu. Każde 200 metrów bliżej celu. Osiągnąłem Wydmę Lubiatowską. Punkt czerpania wody tu jest, tak. Dobra. Już się odnalazłem. To idziemy dalej. Kolejny etap. Odhaczony. Lubiatowo. 41. O, i zakaz kąpieli. Widocznie jest niebezpiecznie. A ja zmierzam tam. Tam daleko. Czerwony szlak. Z 15 centymetrów. Kolejny. Słajszewo. Troszeczkę podeschłem. Turyści, którzy ze mną nocowali w domku, jeszcze śpią. Ja już wstałem, już cichutko powiedziałem im do widzenia i idę dalej czerwonym szlakiem. Pogoda się zesrała. Blondyneczka moja, czapka przydaje się, nie? Bo tak to w tej czapce mi nie chodź, ta czapka to tylko do buszu. No i widzisz, jestem w buszu, a tam zobacz, za mną morze.
spodnie się słyszą. Stila 50. No, leczak, jakby ktoś chciał, w całkiem niezłym stanie. Przypięty na łańcuch, proszę. I co? I jak chcesz mi rąk, to se przynieś piłę. Ale jaja. I se przypilnował. Proszę. Kuta jest? Jest. Polak potrafi? Potrafi. Pięknie. Gratulujemy pomysłu. Takie szybkie śniadanko w marszu. Borówki zebrane wczoraj z cukrem z Żabki. No i musiałem sobie dorwać nowych. Spójrzcie, aż grzech nie spróbować. Bardzo dużo witamin w sobie. Niebieski szlak też nie jest taki pierdział.